skała. No się dzisiaj wziąłem, kurde, coś tu obraz mam odwrotnie, chyba kamera będzie dobrze nagrywać, moment, o i już mi się tutaj dobrze ustawił, tu mam takie gałęzie co pod rębak, no to już rębakiem, nie kosiarką, przyczepę obkosiłem, tutaj jest taki ogródek, eko ogródek, też obkosiłem, no takie pokrzywy, kurcze, zielsko wyższe ode mnie tutaj, ale co, jakieś jelenie wpadły czy coś, kurde, i nie wiem, bo to na dziki mi nie wygląda, tutaj poryły, dynie pożarły, tak jak tam, teraz tam jest takie też. Tutaj przejechałem też dwa razy kosiarką, ale to mówię, no zielsko łopiany i jakieś takie osty, nie wiem co to, tutaj kosiarką zjechałem, gdzie mogłem to dojechałem i teraz co, jadę do domu, bo nie mam paliwa, nie chce mi się jechać w bańki ponalewać do Orlenu. Otóż ledwo co tam się na dnie zbiornika buja. Kosz ściągnąłem. No tam nie będę teraz tego czyścić. Tu sobie na trytytkę włącznik zapiąłem, bo to jest takie jak kosz by odpadł, to się z automatu wyłączy kosa. Pozostawały takie kikuty, ale to na ten będzie trzeba przejść, powyrywać, albo może za dwa dni znowu obkoszę. Tutaj groszek to taki tam późno wsiany, to już tego z niego nic nie będzie. Kukurydzę to całą opierdzieliły. Kukurydza już była do pasa, a teraz tam poniżej kolana obżarte. Tu jakieś cebule jeszcze rosną. No i co? Na dzisiaj koniec. Jutro może coś ponagrywam. Planuję na jutro. Aha, jeszcze
z żoną takiego tutaj zrobiliśmy prezesa, żeby pilnował. Jeszcze mówiłem, żeby jakieś tam moje te wody po goleniu, bo to mi akurat najwięcej potrzebne, jakimiś śmierdzidłami miała tutaj go wypryskać. Nie wiem, czy to, no może tam za mocno wieje, ja tu nic nie czuję, ale taki kurde gościu będzie na razie tu pilnować. Dobra, kurde, suche to, pełno za koszulą mam tego zielska. Jak w jedną stronę, w tą stronę jeździłem z wiatrem, a z powrotem pod wiatr, no to wszystko co wyrzuciło, no to mnie wyprzedzało i leciało do przodu. Dobra, to na razie, cześć.